A więc pojedynek dwóch lokalnych teamów. I znowu akcja bardzo szybko, no, nabrała tempa. Teraz aktualnie zawodnicy w zwarciu i kolano gdzieś na korpus. Celnie. Zawodnik Grappling Kraków jest teraz przyciśnięty plecami do siatki. A Dawid Błachut dobrze pracuje, gdzieś głową dociska, ale teraz zostaje obrócony. Próba wyhaczenia za jedną nogę i czy skutecznie? No było blisko, ale świetny tutaj balans wyłapał Kamil Szkaradek. I teraz to on dąży do obalenia. Ponownie przyciska do klatki i świetnie przerzucił. Trochę przez biodro, trochę tak wyciął nogą, ale Dawid, przepraszam, Kamil Szkaradek teraz wstał. No to było widać z daleka. No i ta próba właśnie ataku dla Dawida skończyła się trafieniem. Troszkę chaotycznie z obu stron, ale nie mniej wcale energetycznie jak w poprzednich pojedynkach. Bardzo dobre tutaj podebranie za stopę. Tak jak zawsze mówi Tony Ferguson, ankle pick. No i punkty ewidentnie tutaj lądują na korzyść Kamila reprezentującego Grappling Kraków. To on jest w pozycji dominującej. Chociaż jego rywal gdzieś tam z tych pleców też cały czas próbuje obijać, żeby nie być, nie pozostać biernym w tej pozycji. I ostatnie 10 sekund do końca pierwszej rundy. I mamy rundę numer 2. Aż było słychać bolesne kopnięcie na, niestety zamiast na korpus, to na krocze Kamila Szkaradka. Zawodnik Kotwica MMA Team od razu wyczuł. W zasadzie dało się to po prostu usłyszeć i od razu przeprosił. No niemniej zniszczenia zostało dokonane i teraz sędzia Tomasz Bronder instruuje, żeby Dawid po prostu uważał. Sporo ciosów gdzieś tam leci z obu stron, bardzo niebezpiecznie blisko szczęki.
zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie. Teraz zawodnik Grappling Kraków prawie obalił, gdzieś wyciął za nogę, ale właśnie świetnie teraz przełożył w drugą stronę, zmienił Dawida i dosiadł. Mamy dosiadł. Niebezpieczny fragment tej drugiej rundy. No i teraz zobaczymy, no tutaj Dawid póki co ratował się przed gradem ciosu, szybko oddając plecy i zostaje rozciągnięty. Nie tylko zostaje rozciągany, ale również dziś otrzymuje kilka ciosów, które tak naprawdę miały uśpić jego czujność, bo już tam widzimy rękę chyba pod szyją, ale jednak nie, jeszcze dobrze się broni, a więc Dawid jest z nami. No i gdzieś tam zapięcie i rozciągnięcie, to może być to. Ostatnie sekundy, czy przetrwa? Przetrwał. Brawo, naprawdę to było. No i wydaje się, że już był tam sygnał chyba do końca. I koniec. Ale czy nie słyszeliśmy czasami tam sygnału kończącego już dającego sygnał do 10 sekund? Tak mi się wydawało, chyba że to jakiś odgłos ze strony kibiców, ale... Tak mi się wydawało, jakby gong powinien być, a go nie było. A więc Kamil Szkaradek, zawodnik Grappling Kraków. Techniczny knockout dla Kamila Szkaradka. Aczkolwiek będzie taki fragment warty przyglądnięcia się właśnie, co tam wtedy się stało z tą sygnalizacją. Zapraszam serdecznie do fotografii.